Jolanta Grudzińska, witam serdecznie w studiu BRJ TV, prezydent elect Krzysztof Kosiński. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa, witam wszystkich mieszkańców Ciechanowa. Na początek proszę przyjąć serdeczne gratulacje od redakcji Ekstra Ciechanów. Dziękuję państwu, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom Ciechanowa, którzy wybrali się do urn, którzy głosowali. No i teraz czeka nas ciężka praca, bo ten mandat zaufania, który otrzymałem, muszę wypełnić, muszę go zrealizować te deklaracje muszą znaleźć odzwierciedlenie w realnych decyzjach w najbliższych miesiącach i latach. Do decyzji i planów za momencik przejdziemy. Chciałam się na początek dowiedzieć, jak spędził Pan wczorajszy wieczór w sztabie z rodziną, bo w miastach centralnych mamy możliwość zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda na gorąco, jak kandydaci przeżywają emocje. A jak to wyglądało w Ciechanowie wczoraj? No, to wyglądało w ten sposób, że najbliższa rodzina pojawiła się u mnie w domu wtedy, kiedy już wiedzieliśmy te Nieoficjalne wyniki. Byli też najbliżsi współpracownicy. No, pojawiły się gratulacje, podziękowania. No, przede wszystkim chciałem też komunikować na bieżąco użytkownikom portalu, jednego z portalów społecznościowych te wyniki. Tak, żeby oni przede wszystkim otrzymali podziękowania za zaangażowanie, za te głosy, za tą pracę w tej kampanii wyborczej. Tak, żeby ten wynik też jak najszybciej dotarł do mieszkańców Ciechanowa. I myślę, że tak też będzie ta prezydentura? To będzie prezydentura otwarta na ludzi, pełna um, takiej transparentności po stronie działań ratusza i takiego szybkiego, łatwego kontaktu z prezydentem, chociażby za pośrednictwem portalów społecznościowych. Bo to nie był tylko um, profil założony na czas kampanii, to jest profil, na którym sam osobiście jestem obecny, nie przez swoich współpracowników i także w ten sposób będę chciał się kontaktować z mieszkańcami. Z końcami Cichanowa, słuchać ich opinii rad. Śledziłam pański profile właśnie na portalu społecznościowym. Mieszkańcy Ciechanowa składali na bieżąco panu gratulacje. Skąd jeszcze napływają? No, te gratulacje napływają nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, co jest niezwykle istotne. Odebrałem wiele telefonów. Dziś dzwonił do mnie minister zdrowia Bartosz Arłukowicz między innymi. Dzwonią też znane postacie ze sceny aktorskiej, tak można powiedzieć, ale nie chcę tutaj też konkretnie wymieniać tych nazwisk. Jest sporo tych gratulacji. Gratulacji, bardzo za nie serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tą kampanię wyborczą, bo wygrał Ciechanów. Wygrali mieszkańcy naszego miasta. A czy otrzymał Pan telefon od kontrkandydata Waldemara Wardzińskiego? Do takiego telefonu jeszcze nie było. Nie wiem czy w ogóle mogę liczyć na taki telefon. Myślę, że ta kampania wyborcza momentami była zbyt może agresywna i z jednej strony i z drugiej strony. Szczególnie w drugiej turze wyborów to we mnie uderzyła ta kampania agresji nienawiści. Ale można dziś powiedzieć: wybaczam i też proszę o wybaczenie, jeśli coś było w tej kampanii wyborczej przesadzone. Teraz najważniejszy jest interes mieszkańców miasta, o który trzeba zabiegać bardzo intensywnie, z pełną determinacją. Muszę powiedzieć, że my dzisiaj też próbowaliśmy skontaktować się z prezydentem. Waldemarem Wardzińskim niestety odmówił nam powyborczego komentarza. Jeśli chodzi o moje relacje ze światem dziennikarskim, no to sam przez ponad trzy lata pełniłem funkcję rzecznika prasowego i zawsze byłem otwarty na kontakty z dziennikarzami i myślę, że teraz też pewną regułą staną się spotkania z dziennikarzami w ratuszu, także przekazywać za Państwa pośrednictwem te informacje o działaniach, planach urzędu i władz miasta. Cichanów wygrał. Dziękuję wszystkim. Dokonaliście wielkiej rzeczy. Nie świętujemy, bo zabieramy się do ciężkiej pracy. Mamy wiele do zrobienia dla miasta i jego mieszkańców. Dziękuję. To były pierwsze słowa, które skierował Pan e, do mieszkańców e, wczoraj. Co dzisiaj szczególnie chciałby Pan przekazać mieszkańcom, poza podziękowaniami, które już z Pana strony padły na początku rozmowy? No, dziś tych podziękowań jest ciąg dalszy, bo otrzymuję oczywiście wiele słów poparcia, wsparcia i takiej, i takiej deklaracji do wspólnej pracy na rzecz miasta. Czy myślę, że niezwykle istotne jest to, że wokół mojej kandydatury skupiło się naprawdę wiele różnych, też czasami na co dzień odległych od siebie środowisk politycznych, społecznych czy gospodarczych. Tego w Ciechanowie... Jeszcze nie było. Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy najwyższą w historii drugiej tury w Ciechanowie frekwencję od pierwszych wyborów bezpośrednich na funkcję prezydenta miasta to pokazuje, że mieszkańcy postanowili pokazać czerwoną kartkę tej arogancji władzy, z którą się dotychczas spotykaliśmy i z mojej strony dziś może paść deklaracja, że tego rodzaju tego rodzaju arogancji nigdy już więcej w stosunku do mieszkańców ze strony władzy nie będzie. Ilość głosów, które zdobył Pan zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów, oraz fakt, iż Pana osoba zdobyła poparcie tylu środowisk PSL, PiS i ich kandydata na prezydenta, pana Andrzeja Pawłowskiego, kandydata SLD Marcina Stryczyńskiego, CBUW Wspólnoty Powiatowej i Lewicy Samorządowej, to pokazuje, jak bardzo potrzebne są zmiany w Ciechanowie. Te prawdziwe zmiany, które z nich i na jakiej płaszczyźnie będzie starał się Pan wprowadzić jako pierwsze. Na pewno pełna transparentność po stronie ratusza, tak żeby mieszkańcy widzieli te wszystkie plany, widzieli co się dzieje, mieli pełną informację o tym, jakie jest faktyczne zadłużenie miasta i miejskich spółek. No nie może być takiej sytuacji, z którą ja sam się spotkałem, że jednej, prezes jednej ze spółek podczas sesji Rady Miasta jest pytany o zadłużenie tej spółki i nie odpowiada na pytanie, czy to jest. Coś niespotykanego. To w ogóle musi być wykluczone z takich relacji ratusz, radni, mieszkańcy. Pełna wiedza po stronie mieszkańców, z jaką sytuacją finansową miasta mamy do czynienia, także na poziomie miejskich spółek. Nie może być tu braku szacunku dla. Ludzi musi być pełna jasność i wiedza po stronie mieszkańców. Więc to jest jedna rzecz. Poprawa komunikacji z mieszkańcami kolejna sprawa, i myślę, że tu już dzisiaj wielu, wielu wiele osób może być pewnym, że to nie, nie będę prezydentem tylko od kampanii wyborczej do kampanii wyborczej, tylko będę na co dzień tam, gdzie ludzie chcą ze mną. Rozmawiać. To nie będzie prezydentura z zabiórka, tylko to będzie rozwiązywa rozwiązywanie problemów tam, gdzie one faktycznie się pojawią. I te trzy rzeczy na pewno będą priorytetem na najbliższe miesiące, ale na pewno też czeka nas audyt po stronie Ratusza, tak żeby zobaczyć, z jaką sytuacją finansową i kondycją miasta mamy faktycznie do czynienia. Opracowany przez Pana program Dla Ciechanowa odnosi się do wielu ważnych dla mieszkańców miasta aspektów. Pamiętał Pan m.in. o kulturze, o sporcie, o inwestycjach, ludziach młodych, starszych i, i o przedsiębiorcach. Tak naprawdę w tym programie każdy znajdzie coś dla siebie. Czy cztery lata wystarczą Panu, aby zrealizować te wszystkie obietnice wyborcze? Przyznam szczerze, że już wczoraj miałem nawet kontakt z jedną z osób z... Odpowiedzialną za koleje mazowieckie i odbierając gratulacje późnym wieczorem, powiedziałem, że no, dziękuję za te gratulacje, ale ja już mam interes, bo będę zabiegał o to, żeby ten pociąg z Ciechanowa do Warszawy był znacznie szybszy niż dotychczas, więc już jestem umówiony na takie spotkanie w kolejach mazowieckich, żeby rozmawiać o tym postulacie, który tu w tych deklaracjach moich w kampanii wyborczej padł i będę chciał naprawdę bardzo rzetelnie wywiązać się z tych wszystkich obietnic i deklaracji, tak żeby też pokazać, że to nie były tylko jakieś populistyczne obietnice rzucone tylko po to, żeby wygrać wybory, ale że chcę to konsekwentnie realizować. Więc myślę, że te moje kontakty, które przez ponad trzy lata pracy w polskim parlamencie zdobyłem na poziomie i parlamentu, i administracji rządowej, na pewno pomogą. I mówię to z pełną deklaracją i otwartością. Będę te kontakty, które zdobyłem prywatnie, służbowo, wykorzystywał na rzecz mieszkańców miasta i Ciechanowa. Jestem świadomy tego, że będę pilnie obserwowany zarówno przez opozycję, opozycję, która jest teraz już bardzo słaba, bo to jest tylko trzech radnych w Radzie Miasta Pana Wardzińskiego, ale to nie znaczy, że spocznę na laurach. Na pewno będę starał, starał się zjednywać te wszystkie środowiska polityczne wokół siebie i widzę też szansę na współpracę z tą trójką radnych. To nie jest tak, że zamykam się tylko na tą koalicję, która już została w Radzie Miasta zawiązana i która mnie popiera. Jestem gotowy do współpracy z każdym, jeśli tylko będzie wola działań na rzecz miasta po stronie tych osób, i nie będzie takiego a, jakiegoś poziomu agresji czy też a, pewnego rodzaju muru związanego z tym, że są wygrani i są przegrani w tych wyborach, zwyciężył Ciechanów i dziś nieważne, kto głosował na Kosińskiego, kto głosował na Wardzińskiego, musimy razem pracować na rzecz miasta. Rozumiem, że to są właśnie te oczekiwania w stosunku do radnych miejskich. A jak Pana zdaniem będzie układała się współpraca z Radą Powiatu? No, myślę, że e, trudno było sobie wymarzyć lepszy układ też polityczny po stronie e, Rady Miasta i po stronie Rady Powiatu. To co obserwowaliśmy przez ostatnie lata, czyli ten swojego rodzaju konflikt pomiędzy miastem a powiatem wynikał raczej z... E, Pewnych waśni osobistych, i teraz na pewno to jestem w stanie obiecać i na pewno już dotrzymać słowa w tym momencie, bo współpraca pomiędzy powiatem a miastem będzie na pewno partnerska, solidna i nie będzie żadnych osobistych wycieczek pomiędzy osobami, które piastują funkcję prezydenta, starosty, wicestarosty. I myślę, że współpraca także z, na poziomie semiku województwa z marszałkiem Adamem Struzik który także udzielił mi poparcia w tych wyborach samorządowych będzie się dobrze układała już wczoraj też miałem okazję z nim rozmawiać po tych wstępnych wynikach wyborów prezydenckich w Ciechanowie i także z jego strony zadeklarował pełne wsparcie dla miasta Ciechanów zasługujemy na lepszy Ciechanów takie hasło pojawiło się w pana kampanii wyborczej jednak jest spora grupa wyborców, która oddała swój głos na pana kontrkandydata. Jak przekonać tę część? miasta do współpracy? Nie ma części miasta. Miasto jest jedno. Tak samo jak miasto nigdy nie należało do władzy, choć część osób z plakatów wyborczych tak twierdziła, że miasto to jest władza i że miasta nie oddadzą. Dziś zrobiliśmy jedno. Oddaliśmy to miasto zwykłym mieszkańcom. I ci, którzy głosowali na pana Wardzińskiego, no myślę, że po owocach, po realnych działaniach będą mogli mnie Oceniać. Dziś takie mówienie, że stało się bardzo źle z ich perspektywy, no jest niezrozumiałe, bo po czynach, po konkretnych decyzjach będzie można oceniać nowego prezydenta i nie życzyłbym sobie, żeby tego rodzaju właśnie ataki, które mieliśmy w drugiej turze wyborów prezydenckich, nadal były kontynuowane. Myślę, że potrzeba po prostu racjonalnej współpracy, odpowiedzialności. Jeśli będzie jakiś mur wyborczy, Budowany przez drugą stronę, to ja będę próbował go zburzyć, ale jeśli nie będzie mi to dane, no to wówczas na pewno nie chciałbym, żeby jakieś konflikty tutaj z tego wynikały. Ale też jeśli ktoś będzie podstawiał nogę i przeszkadzał w tej działalności, no to też po mojej stronie będą odpowiednie mocne, zdecydowane. Działania, na pewno nie będę czekał na, na, na tego typu zaczepki i, i, i nadstawiał drugi policzek. Będą zdecydowane działania, jeśli ktoś nie będzie wspierał, pomagał i, i działał na rzecz miasta. Czy spodziewał się Pan takiego wyniku? 14%, prawie 14% więcej głosów od swojego przeciwnika. To jest efekt pewnej konsekwentnej pracy, która nastąpiła. To jest też efekt zmęczenia pewnie części mieszkańców Ciechanowa tym stylem rządzenia, swego rodzaju arogancją i pogardą dla mieszkańców ze strony władzy. I jest wiele do zrobienia. Jest wiele szans, które trzeba wykorzystać. Wiele do nadrobienia. I myślę, że ja spodziewałem się tego, że ten wynik będzie dobry, bo ten wkład... To zaangażowanie, ta determinacja, ta praca musi rodzić efekty. Ja postawiłem na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Tych spotkań naprawdę było kilkadziesiąt w tej kampanii wyborczej. Widziałem tą początkową nieufność na tych pierwszych spotkaniach, wtedy kiedy pojawiałem się na otwartych spotkaniach i zaczynałem przemawiać do tych ludzi. To widziałem nieufność w stosunku do mnie jako do młodego człowieka, ale po całym spotkaniu, po odbytych pytaniach. Wydaje mi się, że udawało mi się w jakiś sposób przekonać tych ludzi i dotrzeć do nich, przekonać ich, że to nie są tylko czcze obietnice, że można naprawdę skutecznie i w sposób inny, w innym stylu prowadzić urząd miasta i być prezydentem i szanować po prostu ludzi, bo tego szacunku zabrakło. Zabrakło po stronie władzy, i myślę, że za to też ta ekipa rządząca od 12 lat została ukarana, za dużo było pychy. W momencie, w którym została podpisana koalicja PiS i PSL, rozpoczął się w kuluarach dywagacje na ten temat, kto zostanie nowym wiceprezydentem Ciechanowa. czy może nam już uchylić pan Rąbka Tajemnicy. Przypuszczano, że będzie to pan Pawłowski, no jednak on został już wicestarostą. Sprawy personalne będą wszystkie przedstawione w ciągu najbliższych tygodni, a być może nawet po nowym roku. To nie będzie tak, że będą tu jakieś funkcje z politycznego nadania. Każdą kandydaturę trzeba przemyśleć. To będą ludzie na pewno też doświadczeni, bo takimi też muszę się otoczyć. A tak, żeby ta współpraca i taka. Mieszanka młodości, energii, kreatywności, ale i doświadczenia funkcjonowała w mieście. Oczywiście, że ta polityczna, ta samorządowo-polityczna koalicja na poziomie Rady Miasta. Będzie skutkowała tym, że za pewny obszar spraw będzie odpowiadał wiceprezydent ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to jeszcze jest przed nami, kwestia uzgodnień personalnych. Chciałbym, żeby to na pewno były osoby z konkretnego środowiska. To znaczy, jeśli ktoś ma odpowiadać za oświatę, to żeby to była osoba z tą oświatą związana, tak żeby to nie było. Mm, Środowisko obce i nowe tematy dla tej osoby, tak żeby ta osoba wywodziła się z tego środowiska i dobrze znała określone problemy. Chciałam się Pana zapytać jeszcze o taką rzecz związaną z, z pracownikami Urzędu Miasta, bo nie da się ukryć, że zapanował pewnego rodzaju popłoch i pojawiały się pytania, co teraz będzie. Czy mógłby Pan w jakiś sposób uspokoić? Pracowników urzędnika. Zdaję sobie sprawę z tego, że oni mogli być w jakiś sposób no zastraszani, być może zbyt mocno powiedziane, ale że jakiś wpływ obecnych władz na działania, na sposób zachowania urzędników mógł mieć miejsce. Ja nie chciałbym w tym momencie mówić o jakichś zwolnieniach. Znaczy na pewno to, co muszę dotrzymać słowa, to jest likwidacja tej kancelarii prezydenta, która jest absolutnie niepotrzebna, jest tworem zbytecznym, to jest przerost formy nad treścią. Natomiast zwykli urzędnicy naprawdę mogą spać spokojnie, bo zmienił się kapitan okrętu, okręt będzie płynął w innym kierunku. Ale marynarze muszą na tym okręcie zostać, bo ktoś musi wiosłować. Także z dużym spokojem naprawdę ci, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie, mają kompetencje, od lat sprawdzają się na swoich funkcjach, nie są z nadania politycznego, mogą się naprawdę nie obawiać o swoje funkcje, mogą spać spokojnie. W Opinogórze i Wojrzeniu u władzy pozostaną dotychczasowi wójtowie Stanisław Wieteska i Zdzisław Mierzyjewski. W Sońsku drugą turę wyborów wygrała pani Marzyna Ślubowska. PSL osiągnął bardzo dobry wynik w tych wyborach. Cieszę się też z tych wyników moich kolegów i przyjaciół. Natomiast tu nie będziemy z perspektywy miasta oceniać, kto jaką ma przynależność partyjną, tylko będziemy starali się partnersko współpracować z gminami ościennymi, bo tego też zabrakło. Ja też rozmawiałem z wieloma wójtami, burmistrzami z naszego terenu, z powiatu ciechanowskiego, z innych powiatów i oni zwracali uwagę, że brakowało kontaktu z prezydentem, że te uzgodnienia no, nie następowały na takim poziomie, na jakim powinny, powinno to Funkcjonować i, i, i tego kontaktu wówczas e, brakowało. To skutkowało takim osamotnieniem e, tych gmin ościennych i z mojej strony na pewno ta współpraca z wójtami, burmistrzami okolicznych miejscowości będzie dobrze się układała. Jest pan prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantem nauk prawnych, rzecznikiem prasowym PSL i absolwentem Krasiniaka, teraz już prezydentem elektem. Ale o tym wiemy wszyscy. Kim jest Krzysztof Kosiński prywatnie? Bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę ta działalność i polityczna, i działalność edukacyjna, naukowa pochłania całość mojego życia i tak naprawdę na sprawy, Prywatne jest bardzo małe miejsce, o ile w ogóle to miejsce udaje mi się w jakiś sposób zagospodarować. Natomiast mm, musi mi pani redaktor wybaczyć, też Państwo muszą mi wybaczyć, bo nie będę w żaden sposób życia prywatnego łączył z funkcjonowaniem jako prezydent miasta i też nie chciałbym, żeby ktokolwiek interesował się tą sferą. Mojej prywatności, dlatego Krzysztof Kosiński prywatnie to jest na pewno człowiek, który szanuje ludzi, z każdym rozmawia bez względu na podziały polityczne. To jest osoba, która na pewno stara się też w jakiś sposób. Funkcjonować w takim spokoju, odpowiedzialności, rozsądku, która nie kieruje się emocjami, i tyle na chwilę obecną o tej sferze prywatnych działań. Ona jest naprawdę bardzo niewielka, bo działalność polityczna, działalność w ogóle publiczna wymusza bardzo mocne ograniczenie tej działalności. Prywatnej i, i, i sfery prywatności. A na tym oczywiście cierpi najbliższa rodzina, no ale mm, coś, za coś. coś za coś pewne poświęcenia są konieczne. Serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Ciechanowa. Dziękuję panu, dziękuję państwu.